Cześć. W tym podcaście porozmawiamy o ruchu FIRE. Rozwinięcie tego skrótu do Financial Independence, Retire Early, czyli będziemy mówić o filozofii oszczędzania i inwestowania, która zakłada dążenie do momentu, w którym nie jesteśmy od nikogo zależni i właściwie nie musimy pracować, bo utrzymuje nas wypracowany wcześniej kapitał i odsetki czy dywidendy regularnie spływające na nasze konto. Ponieważ to jest podcast, to standardowo już zachęcam do pójścia na spacer. Odpalenia sobie tego na siłowni, przed snem lub podczas sprzątania. Oczywiście obowiązkowo zaopatrzcie się w niezbędnik każdego prawdziwego inwestora, czyli najtańszą kawę rozpuszczalną z lidla lub biedronki, zalaną wodą z 40-letniego komunistycznego czajnika, którego 90% wagi to kamień, i ruszamy z odcinkiem. Jeżeli macie droższą kawę lub nowszy czajnik, to niestety musicie się jeszcze sporo nauczyć o oszczędzaniu. Opowiem to trochę o sobie i będę mówił o Fire bardziej ze swojej perspektywy, bo ja akurat obrałem tę najbardziej ekstremalną drogę, czyli próbę osiągnięcia wolności finansowej jak najwcześniej i założyłem sobie, że to będzie dzień moich 35 urodzin. Wydaje mi się, że może być to dosyć ciekawe doświadczenie i na pewno warto śledzić ten kanał, bo będę na bieżąco dzielił się swoimi postępami. W dalszej części materiału powiem, na jakim etapie jestem obecnie. Pamiętajcie, żeby raczej mnie nie naśladować i dostosować tę filozofię do swojej sytuacji i potrzeb. Ja tak naprawdę zacząłem realizować ten plan, bo te pięć lat temu miałem no, całkiem spory kryzys egzystencjalny i przechodziłem taką typową weryfikację tego, jak wyobrażałem sobie świat jako dziecko i nastolatek, a jak on wygląda naprawdę. Ostatecznie tak przykleiłem się do realizowania tego planu e, związanego właśnie z ruchem Fire, że chociażby zaniedbywałem kontakty towarzyskie, czy nie zachowywałem w ogóle balansu pomiędzy pracą a czasem wolnym i w sumie nadal trochę tego nie potrafię robić. Trzeba na to uważać, bo o ile ja jestem raczej typem samotnika i po prostu nie żałuję tego czasu, który poświęciłem gdzieś tam na, na rozwijanie się, to osoby bardziej ekstrawertyczne powinny zapewne dużo mniej angażować się w ten cały proces gromadzenia kapitału i po prostu korzystać z życia na tyle, żeby później tego nie żałować. Często te materiały inwestycyjne, u mnie na kanale zresztą też. Brzmią tak cukierkowo, ale prawda jest taka, że to wyjście o parę kroków do przodu ponad przeciętność zawsze będzie wiązało się z poświęceniem czegoś innego. Zakładam, że niewielu moich słuchaczy pochodzi z super bogatych rodzin, w których można to wszystko bez problemu pogodzić. A jeśli tacy są, to bardzo dobrze. Wykorzystajcie jak najlepiej potencjał, który macie. Koncepcja fast-fire, czyli tego szybkiego osiągnięcia niezależności finansowej, towarzyszy mi szczerze mówiąc od początków mojej przygody inwestycyjnej, bo o ile według mnie bardzo istotnym jest to, żeby jak najszybciej zacząć dbać o swoją przyszłą emeryturę, o tyle sam chciałbym korzystać z wypracowanego przez siebie kapitału dużo wcześniej. Nie mówię tu koniecznie o rzuceniu pracy i życiu tylko z kapitału, ale o takim momencie, w którym zupełnie nie będę musiał przejmować się codziennymi wydatkami i rachunkami, no i będę mógł zawodowo zajmować się tym, na co akurat będę miał ochotę, bo rozwijanie jakichś projektów czy przekuwanie pomysłów w realne rezultaty daje mi po prostu sporo satysfakcji. To Fast Fire to filozofia, która zakłada osiągnięcie niezależności finansowej i przejście na emeryturę jak najwcześniej się da. W tym odcinku zastanowimy się, czy w Polsce to jest w ogóle realne, kto powinien, a kto nie powinien do tego dążyć, jakie warunki muszą zostać spełnione, no i czy w ogóle warto. Zacznijmy może od tego, czego jestem pewien, czyli tego, że warto mieć cel i plan, żeby do tego celu dążyć. Jeżeli pomyślimy sobie, no, przydałoby się zacząć trochę oszczędzać, to od razu można wywalić takie postanowienie do kosza, bo jest niekonkretne, nie ma żadnego celu ani ustalonych reguł. Filozofia FIRE wydaje się w tym przypadku o tyle fajna, że mamy konkretny długoterminowy cel, który można dopasować do swoich możliwości i preferencji. Na przykład, mam 25 lat i dążę do tego, żeby od 35 roku życia moje inwestycje dawały mi dodatkowo 1000 zł miesięcznie. Albo na przykład chcę żyć dostatnio i móc podróżować po świecie na emeryturze. No albo właśnie w skrajnych przypadkach celem może być możliwość rzucenia regularnej pracy jeszcze w dosyć młodym wieku. Oczywiście cały ten ruch Fire osadzony jest na fundamentach inwestowania, co bardzo pomaga wytrwać w tym długoterminowym celu bo nie wrzucamy naszych oszczędności do szafy, a właśnie lokujemy je w akcjach, obligacjach, ETF-ach lub innych dopasowanych do nas instrumentach finansowych, no i realnie rok po roku obserwujemy, jak odłożone pieniądze generują coraz więcej odsetek. Jeżeli chodzi o praktyczną stronę realizacji takich strategii, to polecam do tego wykorzystywać jak zwykle konto WXTB, które jest partnerem tego kanału. I wydaje mi się, że obecnie po prostu nie ma na polskim rynku lepszej oferty, no bo w XTB nie płacimy prowizji za zakupy i sprzedaż akcji do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie. No i sam mam nadzieję, że ta oferta potrwa jak najdłużej, no bo jednak w długim terminie te prowizje sumują się do sporych kwot z góry dzięki, bo to aktualnie najlepsza forma wsparcia tego kanału. Wracamy do tematu. Jeżeli ktoś jest podobnie do mnie, w okolicach trzydziestki, to powinien jeszcze mniej więcej pamiętać, jak wyglądała Polska pod koniec lat dziewięćdziesiątych i we wczesnych 2000. Był raczej biednie, chociaż jako dziecko w ogóle się tak tylko nie postrzegało, nie mając po prostu porównania. I w sumie miało to swój urok. I to jest naprawdę niesamowite, że jako dziecko musiałem grać w piłkę nożną na krzywym boisku z dziurami, 20 lat później mam do dyspozycji najbardziej wyrafinowane instrumenty finansowe, i właściwie możliwościami inwestycyjnymi nie odstaję od ludzi z Wall Street. Polska wykonała naprawdę ogromny skok do przodu, i tworząc ten kanał, sam chcę dołożyć jakąś małą cegiełkę do kolejnej wzrostowej dekady. Serio, jak myślałem nad tym odcinkiem, toż jestem trochę dumny, że możemy rozmawiać o takich tematach jak to FIRE i że mamy możliwość i jesteśmy intelektualnie gotowi na realizowanie takich długoterminowych planów. Co do samego FIRE i inwestowania, to ja tak chętnie o tym mówię, bo tak jak wspominałem, u mnie to zadziałało trochę jak lekarstwo na taką życiową apatię i dało mi motywację do poprawy jakości mojego życia na wielu polach. No, i z tego co widzę po osobach ze swojego otoczenia i waszych komentarzach, na innych też trochę tak to działa. Chyba o tym jeszcze nie wspominałem, ale w momencie, w którym zobaczyłem, że w drugim roku inwestowania na moje konto wpłynęło już kilka tysięcy złotych z dywidend, to pomyślałem sobie: Kurde, chyba to naprawdę tak działa, że raz wpłacam kapitał, a później dostaję te kasy do końca życia. I ta myśl tak mocno nakręciła mnie do prowadzenia różnych aktywności, że na przykład Chcąc utrzymać względną aktywność przez 12-14 godzin dziennie, żeby starczyło mi czasu na pracę, naukę inwestowania, sport i hobby, zacząłem dużo bardziej restrykcyjnie podchodzić do diety, treningów na siłowni i higieny snu, powiedziałem, że tylko w taki sposób uzyskam większą efektywność niż normalnie. Może to jest dziwne, ale ponieważ zależało mi w tamtym momencie na szybkiej nauce inwestowania i zwiększeniu zarobków w przyszłości, to trochę podporządkowałem temu swoje życie, co właśnie wymusiło na mnie wprowadzenie szeregu tych zdrowych nawyków. Później, oczywiście, z tymi nawykami bywało już różnie, chociaż w bazowej postaci staram się je cały czas utrzymywać. Żebyście też nie myśleli, że jestem jakąś maszyną, to ostatnio chcę się odrobinę odchudzić. A pisząc ten odcinek, właśnie wpierdzieliłem takie duże opakowanie lodów, które miało ponad 1100 kalorii. Muszę się przyznać, że długo zastanawiałem się nad konkretną kwotą oszczędności, którą tutaj podać, aby stwierdzić, że w Polsce jesteśmy niezależni finansowo. No i po długim namyśle doszedłem do wniosku, że takim pułapem, który pozwoli przeciętnej osobie przeżyć samych dywidend za 10 lat, będzie około milion złotych kapitału regularnie zarabianego, oszczędzanego i inwestowanego. Tutaj założenia są dosyć optymistyczne, bo zakładam, że inwestujemy w polskie spółki dywidendowe z potencjałem umiarkowanego rozwoju i po 10 latach uzyskujemy około 7,5% stopy dywidendy netto od naszej ceny zakupu. Wiem, że to jest możliwe, bo po prostu sam miałem taką stopę dywidendy i to już po 4 latach inwestowania. Myślę, że przy umiarkowanej inflacji za 10 lat jeszcze uda nam się przeżyć na przyzwoitym poziomie za 75 tysięcy złotych rocznie czyli 6250 zł miesięcznie. Trzeba też pamiętać, że przez te 10 lat nasz kapitał zapewne będzie wynosił więcej niż milion złotych ze sprawą rozwoju firm, które posiadamy. No a co za tym idzie wzrostem wartości ich akcji. Więc tak, dobrze zbudowany portfel akcji wygra z inflacją. Generalnie ten milion złotych rzucam sobie tak trochę przypadkowo, żeby po prostu był jakiś punkt odniesienia, bo ostatecznie sytuacja każdego człowieka jest inna, a dodatkowo dla wielu osób zainwestowanie miliona złotych tylko w polskie spółki, żeby uzyskać w miarę wysokie stopy dywidendy, no będzie zbyt ryzykownym pomysłem, więc w takiej sytuacji będzie potrzebne więcej kapitału, ale ulokowanego nieco bezpieczniej, aby uzyskać ten sam efekt. Radziłbym raczej nie przywiązywać się do konkretnych cyfr i nie traktować tego fire stricte w taki sposób, że no, zebrałem milion to teraz będę siedział w domu przed telewizorem i nic nie robił. Nasze życia, Plany i przekonania są tak zmienne, że w mojej definicji za tą filozofią FIRE kryje się osiągnięcie takiego punktu, w którym możemy w razie zmęczenia wziąć sobie, nie wiem, rok urlopu czy zająć się rozkręcaniem wymarzonego biznesu bez konieczności martwienia się o to, czy będzie jakiś super rentowny. Ja nie odliczam dni do osiągnięcia FIRE jako jakiegoś zbawienia i staram się tu i teraz mieć w miarę satysfakcjonujące życie. Można by więc to podsumować tak, że... Jako, że uważam, że ktoś, kto zebrał i zainwestował tak dużo kapitału, tak czy inaczej sobie w życiu poradzi, to dla mnie najważniejszy jest ten pierwszy człon skrótu, czyli Financial Independence. I myślę, że w Polsce w ciągu najbliższych lat wystarczy do tego właśnie zainwestowany milion złotych. No i na przykład jednym z takich moich pomysłów na przyszłość, nie wiem, czy go zrealizuję. Jest założenie kiedyś, jak już osiągnę tę niezależność finansową, takiego gospodarstwa agroturystycznego z psami, alpakami i innymi małpami. Niekoniecznie po to, żeby na tym zarabiać krocie, ale żeby sobie tam mieszkać przez jakąś część roku, no i na przykład pisać książki, bo to zawsze chciałem robić. W dzieciństwie bardzo dużo czytałem. W ogóle da się w Polsce legalnie kupić małpę. No i poruszam ten temat, dlatego że wygląda na to, że Polska rok po roku staje się krajem, w którym Realnie coraz łatwiej jest do tej finansowej niezależności dążyć. Wraz ze wzrostem naszego PKB i napływem zagranicznych inwestycji, ta szansa stopniowo będzie pojawiać się przed coraz większą grupą osób. I moim zdaniem warto spróbować ją wykorzystać. Celowo w tym odcinku mówię o takim surowym kapitale bez wpływu inwestycji, bo trzeba wiedzieć, że to właśnie stopniowe zwiększanie zarobków będzie miało ostatecznie największy wpływ na efekt procentu składanego. Oczywiście inwestowanie to bardzo ważny element tej całej układanki i każdy dodatkowy procent średniorocznej stopy zwrotu zrobi bardzo dużą różnicę, ale jednak na to mamy dosyć ograniczony wpływ i trochę to wszystko zależy od przypadku. Na zwiększenie dochodów wpływ mamy za to niemalże 100%. Ja za taki bardzo ambitny cel już dosyć dawno obrałem sobie, żeby odłożyć ten milion złotych właśnie w około 10 lat. Czyli, żeby w takim czasie w dużej części uniezależnić się od wykonywanej przeze mnie pracy, mimo że ją bardzo lubię. Często pytacie mnie, ile kasy wrzuciłem na giełdę. No to dla ciekawskich powiem, że jakby odliczyć od moich inwestycji zysk i dywidendy, które reinwestowałem na bieżąco, to takiego czystego kapitału wpłaciłem na giełdę około 313 tysięcy złotych. No a jesteśmy ponad 4,5 roku od moich 25 urodzin, podczas których zaczęło się to wyzwanie, więc do uzbierania pozostałych 687 tysięcy zostało tylko 5,5 roku. Błagam, rejestrujcie się na XTB z mojego linku, bo nie zdążę. Taki żarcik. Mówię o tym dlatego, że być może moja historia kogoś trochę zmotywuje, bo ja na początku nie byłem w stanie odkładać zbyt dużo i były to kwoty, nie wiem, po kilkaset złotych maksymalnie, ale robiłem to bardzo konsekwentnie i wręcz trochę przesadnie myślałem o tym, co mogę zrobić, żeby ewentualnie w przyszłości zarabiać więcej. Jednym ze śmieszniejszych pomysłów było to, żeby robić dzieciom zajęcia z nauki jakichś dziwnych umiejętności, typu żonglowanie i układanie kostki Rubika. Był też chociażby pomysł założenia kantoru, albo przez jakiś czas streamowałem gry na Twitchu, na czym ostatecznie zarobiłem pewnie z kilka tysięcy złotych. Ja tak naprawdę tego typu pomysły mam codziennie. Tak samo kanał, na którym właśnie jesteście, zdecydowanie nie jest moim pierwszym. Wcześniej był chociażby kanał Ogrzena Ukulela, w który wkładałem naprawdę dużo pracy, a w porywach przynosił mi dolara dziennie. Nie jestem do końca pewien, po co zacząłem o tym mówić, ale konkluzja jest taka, że to, że obecnie jesteście w stanie odkładać powiedzmy 500 zł miesięcznie, czy nawet mniej, w żaden sposób nie skreśla szansy na to, że w przyszłości będziecie móc inwestować wielokrotność tej kwoty. Niestety to jest bardzo trudny temat, bo no, sam muszę przyznać, że wielokrotnie poddawałem się w myślach, kiedy kolejny pomysł nie wypalał. Łatwo jest pewnie obliczyć, że zebranie miliona w 10 lat wymaga odkładania około 8 tysięcy złotych każdego miesiąca, no i nie ulega wątpliwości, że to są ogromne kwoty i większość osób powinna po prostu wydłużyć sobie ten czas dążenia do niezależności finansowej. Ja wręcz zniechęcam do takiego spieszenia się z tym wszystkim, bo sam nie mając założonej rodziny tak czy inaczej okupuje ten swój cel brakiem czasu, a takie ponadprzeciętne zarobki przyszły dopiero po wielu latach ciężkiej pracy nad nimi. No i często zastanawiałem się, czy nie wolałbym po prostu siedzieć na etacie, a po pracy jakoś przyjemnie spędzać czas i inwestować sobie jakieś niepotrzebne, niewielkie nadwyżki. Jeżeli ktoś jest młody i dopiero zaczyna pracę, to mimo wszystko można mieć gdzieś tam z tyłu głowy taki plan maksimum, bo pamiętam, że mnie to dosyć mocno motywowało do kombinowania nad zwiększaniem zarobków. Chodzi o to, że ustaliłem sobie, że w pierwszym roku mojej działalności będę odkładał 1000 zł miesięcznie, w drugim 2000, w trzecim 4000, w czwartym 6, w piątym 8, w szóstym 10 i później przez cztery ostatnie lata po 12 tysięcy zł. To daje razem około 950 tysięcy, czyli ten niecały milion. Ten plan był oczywiście z kosmosu i do tej pory nie mam pojęcia, czy uda mi się go zrealizować. Ale pamiętam, że faktycznie posiadanie go w głowie trochę nie pozwalało mi tak osiąść na mieliźnie, i w połączeniu z widokiem rosnących rok po roku dywidend bardzo motywowało mnie do szukania nowych źródeł przychodów i rozwijania tych obecnych. Już kiedyś wspomniałem, że gdyby nie inwestowanie, to pewnie zadowoliłbym się jakimś przeciętnym wynagrodzeniem, i przez resztę dnia jadł chipsy i oglądał seriale, bo nie widziałbym większego sensu w dalszym rozwoju. Najlepsze jest to, że nawet jeśli. Podzielicie ten plan przez cztery, to i tak ostatecznie będziecie zadowoleni z efektów. Wbrew wszelkim pozorom, ja nie uczę się o finansach i inwestowaniu tylko dla pieniędzy, ale zawsze byłem bardzo, bardzo ciekawy świata i ludzi, a ta dziedzina tak mocno poszerza horyzonty, wiedzę o świecie, o ludzkiej psychice i naturze. Że mogę od lat o tym czytać i słuchać i zawsze odkrywać coś nowego, a że przy okazji zarabiam na rynku finansowym, to już w ogóle sytuacja dla mnie idealna. Wydaje się więc, że takie szybkie osiągnięcie FIRE będzie dobrą strategią tylko dla osób, które, nie wiem, odziedziczyły spory kapitał, od razu dostały bardzo dobrze płatną pracę, uda im się w czasie tego oszczędzania bardzo szybko rozwijać karierę lub założą nieźle prosperujący biznes. Mimo tego uważam, no, że szczególnie takie młode i ambitne osoby powinny dać sobie szansę i powoli gdzieś tam na boku już teraz zacząć budować kapitał, nawet gdyby miało to być 100 zł miesięcznie. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak produktywni staliby się ludzie, gdyby odszedł ten cały stres związany z pracą i przeżyciem od pierwszego do pierwszego. Wyobraźcie sobie, ile ciekawych biznesów by powstawało, gdyby większość ludzi, zbliżając się do czterdziestki, miało zgromadzone wystarczająco dużo kapitału, żeby rzucić etat i zająć się tym, czym od zawsze się pasjonowali. Niestety, w Polsce musimy zaakceptować fakt, że jesteśmy pierwszymi pokoleniami, które mają szansę rozpocząć budowanie takiego wielopokoleniowego majątku, więc większość z nas od rodziców za dużo pewnie nie dostanie i musi brać sprawy we własne ręce. Pamiętam, jak mój kolega, poznany w internecie, pochodzący z Torunia, dostał pracę w Warszawie i mieszkał przez jakiś czas ze mną, bo akurat mieszkanie, które wynajmowałem, miało jeden wolny pokój. Z tego co pamiętam, to jako taką wyprawkę na start w życiu dostał od rodziców chyba 300 czy 400 zł, co było no mega smutne. Wydaje mi się, że oprócz edukacji, bardzo ważne jest też zapewnienie dziecku jakiegoś przynajmniej niewielkiego kapitału i przekazanie podstawowych umiejętności zarządzania nim. Właśnie dzisiaj mówiąc te słowa muszę się pochwalić, bo miałem taki okres, że przekonywałem rodziców moich uczniów do rozważenia inwestycji w te obligacje skarbowe dla beneficjentów 500 i dzisiaj jedna z mam przesłała mi screena, że parę miesięcy temu zaczął się drugi rok tych obligacji, ich oprocentowanie wynosi 14,5%. I ona wprost mówi, że to będą pieniądze dla dzieci na dobry start w dorosłość. No i uważam, że to jest naprawdę super podejście. Warto jest ludziom mówić o tych możliwościach inwestycyjnych, pokazywać im screenshoty ze swoich kont i zachęcać do zainteresowania się tematem przynajmniej tych bezpiecznych inwestycji, jak właśnie te obligacje skarbowe. Jeszcze wracając do historii tego kolegi, nikt nie powinien oczywiście poświęcać swojego całego życia tylko po to, żeby przyszłe pokolenia żyły w dostatku, no bo ostatecznie każdy i tak w życiu musi poradzić sobie sam ale zawsze można spróbować rozpocząć taką tradycję rodzinnego budowania majątku i dać jej fundamenty chociażby w postaci wiedzy finansowej, gdzieś są później przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Podsumowując, ten ruch FIRE wydaje się naprawdę niezłym szkieletem, na którym oprzemy nasze przyszłe decyzje finansowe. Wizja tej wczesnej emerytury i niezależności potrafi dać naprawdę sporo motywacji, czego chyba sam jestem niezłym przykładem. Oprócz tego, takie zwykłe, regularne oszczędzanie dzięki Fire nabiera głębszego sensu, bo z każdym miesiącem zbliżamy się do tego no, fajnego celu, jakim jest niezależność finansowa, który sobie wyznaczyliśmy. Kiedyś już o tym mówiłem, ale zauważyłem, że ludzie, dostając pierwszą czy drugą pracę, mają sporą tendencję do osiadania na laurach i przestają się rozwijać. Jeżeli jesteś ambitną osobą i wymagasz od siebie trochę więcej, to ruch Fire zmusi. Cie do poszerzania swoich kompetencji, bo nie ma opcji, że widząc te rosnące dywidendy i odsetki, nie będziesz miał ochoty zwiększyć swoich przychodów, aby móc inwestować z czasem nieco więcej. Tutaj niestety trudno mi dawać jakieś konkretne rady, ale obecnie wydaje mi się, że takim najbardziej skutecznym sposobem na osiąganie dodatkowych zarobków jest bycie w czymś, na co jest względny popyt dobrym i dobrze by było, żeby tę dziedzinę dało się też jakoś ciekawie przedstawić w internecie. Z tego co obserwuję, takim idealnym modelem jest coś takiego, że na przykład uwielbiacie robić torty czy inne wyroby cukiernicze, no i oprócz sprzedaży tego klientom tworzycie content na YouTubie, prezentując wykonywanie takiego tortu. Pamiętam, że chociażby kiedyś trafiłem na kanał, gdzie gość robił personalizowane noże, sprzedawał je klientom, a jednocześnie miał materiał, który fajnie się oglądało. Nie wiem, jesteś dobry z matematyki, można udzielać korepetycje, jednocześnie nagrywać rozwiązywanie arkuszy maturalnych czy tych testów ósmoklasisty. Eee, żeby było ciekawiej, można to robić po pijaku. Umiesz grać na pianinie, na no to jest mega duży popyt. Można udzielać lekcji i nagrywać jakieś proste tutoriale na YouTubie, co będzie przy okazji fajną reklamą zajęć. Umiesz rysować, tak samo, ogromny popyt w miastach na takie zajęcia. Fajnie się ogląda materiały stworzenia rysunków czy obrazów. Zdobycie większej renomy w taki sposób jest oczywiście bardzo trudne i wymaga sporo pracy i czasu, ale oprócz tego nie wiem, można rozważyć jakieś opcje poszerzenia kompetencji w pracy lub zmianę firmy, bo tak jak obserwuję swoich znajomych pracujących w korporacjach, ja się na tym kompletnie nie znam, ale no oni największe podwyżki dostawali właśnie zmieniając miejsce pracy. Ja generalnie sobie teraz tak rzucam jakimiś głupimi pomysłami i na pewno nie jestem w tym temacie ekspertem i wyrocią. Chodzi bardziej o to, żeby zrobić sobie taki rachunek sumienia i może zacząć trochę bardziej intensywnie robić coś co lubicie, a co potencjalnie może przełożyć się kiedyś na jakieś dodatkowe pieniądze. Nawet gdyby to miało się stać dopiero za 5 lat. Prawdopodobnie pierwsze próby wyjdą fatalnie, ale każdy tak zaczyna. Myślę, że youtuberzy, którzy się jakoś tam wybili, Mieli za sobą przynajmniej kilka nieudanych kanałów i kilka lat prób. Wiem, że uderzam teraz trochę w takie tony coachingowe, ale no, może akurat na kogoś to zadziała, warto spróbować. Zbliżamy się już do końca tego materiału. No i mam nadzieję, że czas podczas słuchania tego podcastu upłynął Wam przyjemnie. I że moje słowa dadzą Wam przynajmniej odrobinę więcej energii, jeżeli planowaliście lub planowałyście przeprowadzić jakieś pozytywne zmiany w swoim życiu. Ja w ogóle prywatnie nie jestem aż tak radosny i optymistyczny, wręcz przeciwnie, ale generalnie z czysto pragmatycznego punktu widzenia nie ma co za bardzo otaczać się negatywnymi myślami i emocjami, no bo to przytłacza, a nic z tego tak naprawdę nie wynika. Jak już mamy to życie, to fajnie będzie przeżyć je najlepiej, jak się da. A co to znaczy najlepiej? No to już musicie ocenić sami. Jak zwykle życzę udanych inwestycji i do usłyszenia już niebawem.